festiwalowym Radiu Opole. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik. Program realizuje Paweł Oliwa i na naszej festiwalowej kanapie już pierwszy gość, pani Olga Bończyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Olgo, bardzo się cieszę, to dla mnie zaszczyt, że dzisiaj właśnie to będzie pierwsza rozmowa z panią, kiedy rozmawiamy o koncercie piosenki literackiej. Piosenka literacka to jest ten pierwszy, najważniejszy dla pani punkt w życiu? Myślę, że tak, bo całe swoje życie poszukiwałam jakiegoś tematu, dla którego, czy powodu, dla którego jestem na scenie. Dla mnie jako dla aktorki, dla osoby, która jednak spędziła, cały mój świat kręcił się wokół muzyki, no, siłą rzeczy musi mieć związek z tym, dlaczego tam jestem, po co tam jestem i co chcę tym, że jestem na tej scenie, powiedzieć. I tak, no, słowo tym bardziej dla aktora, który śpiewa, jest no, najważniejszy w tej materii. Ja wiem, że dzisiaj świat poszedł naprzód i dzisiaj się śpiewa w zasadzie o wszystkim i o niczym i najczęściej artyści, wokaliści śpiewają tak, że się nie wiadomo, o czym śpiewają, ale ja się jednak będę trzymała tej pewnie staromodnej wersji, że jednak nie dość, że muszę śpiewać tak, żeby słuchacz wiedział, o czym śpiewam, a ja, żebym też wiedziała, o czym śpiewam, bo wtedy ten słuchacz też będzie razem ze mną dawał się wciągnąć w tę historię, którą chcę opowiedzieć piosenką. Ja myślę, że dzięki pani właśnie piosenka literacka nigdy nie zniknie. Ona ma cały czas stałych odbiorców, stałych fanów, ale wydaje mi się, że w przypadku pani muzyka zawsze była pierwsza, że ta muzyka jest, pani jest przede wszystkim śpiewającą aktorką. Dla mnie tak. To jest bardzo ważne. Tak. I kiedy na warsztat bierze utwór artysta, który jest śpiewającym aktorem, to on ma inne podejście do takiej piosenki. Jakie pani ma podejście do interpretacji? Dzisiaj w koncercie W moim magicznym domu. Bardzo trudna piosenka. Bardzo trudna. Tylko dla aktorki, która potrafi śpiewać tak jak pani. No tak, to jest właściwie piosenka dla osoby, która, właściwie dla wokalistki i dla osoby, która wie, o czym śpiewa. I to jest rzeczywiście karkołomne trochę zadanie, bo Janusz Srobel napisał rzeczywiście niezwykle karkołomną piosenkę dla Hani Banaszek, która jest, jak wiadomo, wybitną wokalistką. I tutaj właściwie szarpnęłam się na piosenkę, która rodzi ogromne wyzwania wokalne, przede wszystkim warsztatowe, ale no, ponieważ zmagam się ze śpiewaniem już ponad 35 lat, więc bardzo się ucieszyłam. I choć oczywiście zastanawiam się, co powie Hania na moją wersję, bo ona jest nieco inna od tej, którą śpiewa Hania Banaszak, to mam nadzieję, że ta wersja jej się spodoba. Ale wracając do pani pytania, z całą pewnością ta warstwa tekstowa czy jest oczywiście pierwsza, ale też świadomość tego, że trudne piosenki wokalnie, trzeba naprawdę zdawać sobie sprawę z tego, jakby z trudności z tych piosenek, po to, żeby one potem dobrze wybrzmiały i żeby nie skatować, tutaj cudzysłów stawiam, takiej piosenki, żeby ona dalej pozostała tą piosenką, którą wszyscy pamiętamy z przeszłości. To jest rzeczywiście ogromne wyzwanie, żeby nikogo nie urazić. Dokładnie, w moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Co same zmyślają się historie, sam się wymyśla. Co się może zdarzyć w domu Olgi Bończyk? No cóż, generalnie w moim domu jest z całą pewnością spokój, cisza i właściwie moje życie jest taką, i mój dom, moje mieszkanie jest taką tratwą, do której wracam, bo często w bardzo burzliwym dniu teatralno-koncertowym, z trasy, z prób, z różnych projektów, wracam i mam ciszę, mam dwa koty. To tak troszkę jak w piosence też. Oczywiście, w razie mój kot się nie nazywa Maciej, tylko Stefan, a kotka Tośka. Niemniej koty są, więc troszeczkę śpiewam o sobie, więc tym bardziej uśmiecham się do siebie, że to trochę tak wygląda. Siedzę sobie we własnym fotelu i buduję sobie swój świat z marzeń i z pragnień. I co ciekawsze, większość z tych marzeń i pragnień się spełnia. Jaka była pierwsza piosenka literacka, którą pani w ogóle zaśpiewała? I teraz mówię nawet o takim wieku dziecięcym, bo oczywiście szkoła muzyczna, te fortepian, ale jaka była pierwsza piosenka? Często dzieci muzykalne mają taką ulubioną piosenkę, którą gdzieś na tych konkursach, festiwalach cały czas, no nie chciałabym, interpretują, bo chciałam powiedzieć, że męczą, ale to... Nie wiem, czy to jest piosenka literacka, ale z całą pewnością jest to piosenka filmowa z Czterech Pancernych i Psa, tytułowa piosenka Deszcze Niespokojny. Ale to też piosenka dla dziecka? Ja właściwie tak naprawdę chyba ta piosenka była pierwszym
powiem, krokiem milowym w moim życiu, bo będąc w przedszkolu, nagminnie śpiewając tę piosenkę na okrągło, to moja przedszkolanka właśnie usłyszawszy, jak śpiewam tę piosenkę, że czyściutko, że ładnie, że muzykalnie, no powiedziała moim rodzicom, że ja się chyba po prostu do tej muzyki nadaję i trzeba coś z tym fantem zrobić, więc ta piosenka była na swój sposób dla mnie przełomowa. A potem tych piosenek było bardzo dużo, bo razem z faktem, że pójdę do szkoły muzycznej, rodzice kupili mi adapter Bambino 2, stos płyt analogowych, a na nich Irena Santor, Halina Kunicka, Stenia Kozłowska, Maria Koterbska, Rena Rolska i wielu, wielu, wielu innych wspaniałych wokalistek tamtych czasów, lat 70. I no cóż, wtedy ta piosenka właściwie nie schodziła mi z ust. Skakanka w ręku. Mamina spódnica, która sięgała do ziemi, jej buty, które już mnie troszeczkę o kilka centymetrów podnosiły, lustro, do którego śpiewałam i już wtedy marzenia moje się spełniały. I te marzenia teraz są takie, one są właśnie zrealizowane w takiej formie? Tak, zdecydowanie tak. Ja zresztą wiele razy powtarzam to w każdym chyba niemal wywiadzie, że tak, ja mam takie poczucie, że ja spełniłam zdecydowanie większość swoich marzeń i pragnień, zwłaszcza tych z dzieciństwa. I trochę jest tak, że oczywiście ja mam jeszcze inne pomysły na siebie i mam pomysł na to, co mogłabym robić za rok, za dwa, za 10, za 15, ale gdybym, ja wiem, że zabrzmi to teraz może trochę finalnie, ale gdybym dzisiaj miała na przykład zakończyć swój żywot, to nie obraziłabym się, bo naprawdę to, co w życiu dostałam od losu, naprawdę bardzo mnie satysfakcjonuje. Ale to jest ciężka też praca pani. Pani poszła o krok dalej jako aktorka, jako muzyk, bo pani też prezentuje często swoje koncerty z własnym repertuarem, tak. Co jest zupełnie, no właśnie, to jest zupełnie inna sprawa, kiedy prezentuje się swoje koncerty ze swoimi piosenkami. To jest dużo trudniejsze przede wszystkim. To jest dużo trudniejsze, bo niestety jesteśmy takim narodem, ale myślę, że to nie jest tylko w Polsce. Lubimy piosenki, które znamy, więc z całą pewnością koncerty z coverami. No powiem tutaj z przykrością, ale też ja lubię śpiewać takie koncerty. Sprzedają się po prostu lepiej, ale znalazłam na to sposób. Śpiewam dużo coverów, ale wśród nich śpiewam dużo własnych piosenek po to, żeby je przemycić. I okazuje się, że, co jest dla mnie niezwykle miłe i bardzo mnie to łechce, moje ego, że często właśnie słuchaczom zapadają w pamięci właśnie te piosenki, których nie znają. Ale to jest też taka wypadkowa tego, że nauczyłam się też, że koncert tylko złożony z piosenek nieznanych wielu słuchaczy może rozczarować, że jednak chcieliby usłyszeć przynajmniej od czasu do czasu piosenkę, którą znają. Ponieważ jestem tą artystką, która nie jest jakoś specjalnie promowana w mediach, więc nie miałam szansy. Radio Opole promuje. Natomiast z całą pewnością muszę to robić na swoich koncertach, ale też mam świadomość tego, że koncert tylko i wyłącznie z moimi nowymi piosenkami może być dla kogoś niesatysfakcjonujący. To znaczy, no, zależy dla kogo, no bo ci, którzy się spodziewają tego, czego się spodziewają, są zadowoleni, ale ci, którzy na przykład oczekiwaliby, że znowu zaśpiewam jakąś znaną piosenkę, no to nie. Dlatego uznałam, że łączenie tych dwóch jakby elementów no, spisuje się fantastycznie, bo ludzie dostają to, co chcą, a przy okazji mogą odkryć tak. I może pani zaprosić innych do swojego świata. Tak, tak. I to się udaje. I to się udaje, naprawdę. To się udaje, bo przez tych wiele lat, nie wiem, 7-8 lat temu powstała moja poprzednia płyta autorska, teraz jest ta, bo 4 miesiące temu wydałam swoją najnowszą płytę pod tytułem Ślady Miłości i już się bardzo cieszę, bo ktoś na przykład mówi, a czy zaśpiewa pani z tej nowej płyty tą piosenkę? Także bardzo się cieszę, bo to świadczy o tym, że już zdobyłam sobie zaufanie słuchaczy na słuchanie moich piosenek. I też tam tylko pani się nie zamyka do takiego nurtu piosenki literackiej, bo te kompozycje pani, te utwory na płycie, one też momentami to są piosenki takie popowe. Tak, zwłaszcza ostatnia płyta. Tak, i nawet odbyła się premiera na antenie Radia Opole i ona naprawdę to jest taka piosenka radiowa. Zdecydowanie. A z drugiej strony jest widać i czuć, że tam jest ta warstwa tekstowa przemyślana i no właśnie możemy mówić. Moja, bo ja pisałam te teksty, więc troszeczkę wiem. Jest osobiste są tak, te teksty bardzo. Bardzo takie. Są osobiste. To jest odważne. Zawsze podkreślam właśnie, jak rozmawiam z kobietami, kobiety tak potem często piszą bardzo osobiste te teksty i ja tak czasami się boję jako słuchacz, czy za bardzo nie wkraczam w sferę osobistą artystki. Tak czuję. Trochę my artyści jesteśmy takimi ekshibicjonistami. My tak mówimy, że tak chronimy to swoje życie, ale potem tak naprawdę jak piszemy te teksty, to piszemy o sobie i w zasadzie odkrywamy się i to z samego całości, serca. Prawda? Ale z drugiej strony ja też
jestem taką artystką, że ja nie umiem się, znaczy nie umiem wejść na scenę nie angażując się. A jeśli coś mnie nie interesuje, to ja po prostu w to nie wchodzę. No więc siłą rzeczy muszę być sobą, więc muszę po części jakby wychodzić ze środka serca i mówić o sobie. Więc trochę tak jest, że to jest naczynie połączone i tego się nie da rozerwać. W moim magicznym domu dzisiaj w koncercie zapraszamy wszystkich słuchaczy do oglądania, do słuchania. Czy będzie tam element zaskoczenia? Czy aranżacja będzie elementem zaskoczenia? Jest nieco inna niż oryginalna, no siłą rzeczy. Bo kreacja, rozumiem, że to już tak, zdradziliśmy tak, trochę, tak, ale tylko tak, połowę. Tylko połowę. Tak, z całą pewnością jest, Grzesiu Urban zrobił przepiękną aranżację. Jest nieco inną, ale wiem, że Janusz Strobel, autor muzyki, na pewno będzie zadowolony, bo naprawdę Grzesiu uczynił, dodał oczywiście jakiś tam element własny, troszeczkę harmoniczny, ale absolutnie nie ujął piękna tej piosence, a ja zrobię wszystko, żeby i Janusz i Hania byli zadowoleni z tej wersji. No i Magda Czapińska, której to jest tekst i tutaj się kłaniam nisko, bo rzeczywiście piękny tekst, mądry tekst i jak zawsze dzisiejszy, bo Magda tylko takie teksty pisze. Dokładnie, cały czas uniwersalne i nawet, no cały czas, i te piosenki są cały czas piosenkowe, mam wrażenie, prawda? Od Magdy Czapińskiej. One prawda? Są takie, no właśnie jak zerknęłam na koncert, że to będą piosenki literackie, to pomyślałam sobie, że pójdziemy bardzo w stronę aktorską, a już byłam na próbach i widzę, że wcale niekoniecznie. Dzisiaj po prostu posłuchamy pięknych piosenek i dobrze, że w wykonaniu na przykład takich artystów jak Olga Bończyk, bo to będzie podróż muzyczna na pewno. Dziękuję Pani Olgo pięknie bardzo. Dziękuję. Życzę miłego dnia.